Kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień piąty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył. Już wiesz, że każdy człowiek po śmierci idzie do nieba lub piekła. Decyduje o tym Pan Jezus, który po śmierci człowieka przypomina mu całe jego życie, wszystkie dobre i złe czyny. Jeśli ten człowiek był dobrym, wiernym, posłusznym i kochającym dzieckiem niepokalanej, w nagrodę pójdzie do nieba, gdzie będzie już zawsze cieszyć się Panem Bogiem. Gorzej, jeśli zrobił wiele złych rzeczy, za które nigdy nie przeprosił swojego Stworzyciela. Każdy człowiek dostał życie za darmo, w prezencie od Pana Boga. Ludzie powinni poznać dobrego Boga, kochać Go i służyć Mu. Każdy, kto tego nie czyni, korzysta ze swego życia bezprawnie. Używa tego daru, zaciągając coraz większy dług. Bierze, a nie daje. To trochę tak, jakby otrzymać od rodziców pieniądze na kupienie książki, a wydać je na cukierki. Szybko okaże się, że nie ma ani książki, ani zjedzonych cukierków. Dlatego jeśli człowiek był nieposłuszny, robił to, czego robić nie powinien i nie kochał Pana Boga ze wszystkich sił, będzie musiał pójść do piekła i zostać tam na zawsze. Na tym polega sprawiedliwość Pana Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Skoro Pan Jezus był tak dobry, i przyszedł na świat nauczyć ludzi, co robić, by pójść do nieba, to każdy, kto go nie słucha i myśli, że wie lepiej, zasługuje na karę. W rodzinach też tak często bywa, że dzieci są niegrzeczne i muszą zostać ukarane. Czasem jednak, gdy tata chce dać karę dziecku za jego nieposłuszeństwo, pojawia się mama, która łagodnie prosi o przebaczenie i wstawia się za swoim malcem. Obiecuje, że pomoże dziecku w poprawie. Tata, widząc zupełnie niewinną mamę, ulega jej z miłości do niej i dziecka. Sprawiedliwość ojca jest złagodzona żalem mamy i dziecka oraz ich wspólnym dążeniem do poprawy. Bardzo podobnie niepokalana wstawia się za każdym swoim dzieckiem przed Panem Bogiem. W świecie dorosłych też nie każdy jest dobry. Ci, którzy popełnili złe czyny, złamali prawo, muszą zostać sprawiedliwie ukarani. Pewnie słyszałeś o podziemnych lochach lub celach więziennych dla złych ludzi. Pamiętaj jednak, że kara jest jednym ze sposobów okazywania miłości. Człowiek, który otrzymuje karę, dostaje szansę na poprawę. Osoby do tego wyznaczone i tylko one muszą karać tych, którzy krzywdzą innych. Im więcej zła, tym więcej bólu i cierpienia na świecie. Kara może zmienić postępowanie człowieka. Może sprawić, że będzie on żałować swoich czynów i poprawi się. Kara uczy również, że nie warto robić złych rzeczy. Nie wolno robić czegoś, co jest zabronione. Bo prędzej czy później sprawiedliwa kara dosięgnie każdego. I wreszcie kara powoduje, że człowiek po jej odbyciu jest wolny i zaczyna jakby od nowa. Znowu może starać się być dobry. A czy wiesz, że zły czyn jest tym większy, im ważniejszej osoby dotyczy? Jeśli na przykład zachowasz się niegrzecznie wobec rodzeństwa czy kolegów, jest to oczywiście złe. Ale o wiele gorzej, jeśli będziesz niegrzeczny wobec rodziców. O wiele większa kara czeka kogoś, kto uraził króla, niż kogoś,
kto obraził jego sługę. Najważniejszy i zasługujący na największy szacunek i miłość jest oczywiście Pan Bóg. Dlatego złe czyny wobec Pana Boga, sprzeciwianie się Jemu, wymagają największych możliwych kar. Są one tak duże i tak straszne, że żadne dziecko, ani nawet dorosły, nie jest w stanie znieść tych sprawiedliwych kar Pana Boga. Jednak dobry Bóg bardzo kocha swoje dzieci i chce mieć je w swoim domu, bardzo blisko siebie. Dlatego posłał na świat swojego jedynego Syna, Pana Jezusa. On jako Syn Boży, czyli równocześnie człowiek i Bóg, jako jedyny był w stanie znieść wszystkie kary, które należały się ludziom za ich złe czyny. Zadaniem Pana Jezusa było odkupić całą ludzkość, czyli spłacić wszystkie długi każdego człowieka, dosłownie każdego, takiego, który żył, żyje lub będzie żył na ziemi. Również Twoje. Czy wiesz, w jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzkość? Przyszedł na świat i przez całe życie bardzo cierpiał, znosząc wszystkie krzywdy i kary należne ludziom. Uczył, co robić, aby podobać się Panu Bogu i pójść do nieba. Na koniec oddał swe życie, czyli pozwolił się zabić. Zrobił to, żeby Bóg zechciał przebaczyć ludziom ich złe czyny i pozwolił im pójść do nieba. Pan Jezus umarł na krzyżu w ogromnym cierpieniu i w ten sposób spłacił wszystkie nasze długi. Dzięki temu, co uczynił Pan Jezus, każdy człowiek może pójść do nieba. Nawet jeśli zdarzyło mu się zrobić coś złego, wystarczy, że szczerze żałuje za swoje grzechy, czyli złe czyny, bo bardzo kocha Pana Boga. Następnie idzie do spowiedzi, wyznaje złe czyny księdzu i próbuje poprawić swoje zachowanie. Pan Jezus wykonał misję powierzoną mu przez Ojca. W nagrodę Pan Bóg ogłosił go sędzią wszystkich ludzi. To właśnie Pan Jezus będzie decydował, kto na niebo zasługuje, a kto nie. Ten, kto stał się bardzo podobny do Pana Jezusa, starał się go naśladować i szczerze żałował swoich złych czynów, otrzyma w nagrodę niebo i niekończące się szczęście oglądania Pana Boga. Mali bracia i siostry Pana Jezusa będą już zawsze kochani przez Pana Boga i niepokalaną. Ci mali pomocnicy już nigdy nie przestaną kochać Pana Boga i cieszyć się wszystkimi bogactwami Jego domu. Tutaj znajduje się dzisiejsza wskazówka dla Ciebie. Misją Pana Jezusa było spłacić dług wszystkich ludzi przez życie pełne wyrzeczeń i śmierć na krzyżu. Powinieneś naśladować Pana Jezusa i niepokalaną, która we wszystkim Mu towarzyszyła, aby stać się ich dobrym pomocnikiem. Potrzebny Ci duch umartwienia, pokuty i ofiary. Umartwiać się, pokutować i czynić ofiarę oznacza odmawiać sobie czegoś, co może sprawić przyjemność lub w danej chwili jest mi potrzebne. Może być to również cierpliwe pogodzenie się z czymś, czego nie lubimy lub co nas boli. Dobrym przykładem będzie odmówienie sobie deseru lub gry komputerowej, czyli czegoś, co sprawia przyjemność. A jak odmówić sobie czegoś, co jest mi potrzebne? Wyobraź sobie, że bardzo chce Ci się pić lub jesteś głodny. Woda i jedzenie są Ci bardzo potrzebne, niezbędne do życia. Jeśli uda Ci się wytrzymać kilka minut dłużej w tym uczuciu pragnienia lub głodu, najlepiej bez marudzenia i do tego powiedzieć Panu Jezusowi niepokalanej, że robisz to z miłości do nich, to będzie to doskonały akt umartwienia, pokuty lub ofiary. Umartwiamy się po to, by nauczyć się mówić sobie nie, kiedy czegoś bardzo chcemy. Pokutujemy, by ukarać samych siebie za złe czyny. Czyniąc dobrowolną pokutę za swoje grzechy,
Pokazujesz Panu Bogu, że widzisz swoje złe czyny, żałujesz ich i chcesz choć trochę spłacić swój dług. Ponieważ Twoje grzechy obrażają najwyższego i jedynego Boga, pokutować musisz w łączności z Panem Jezusem, pamiętając, że bez Niego nigdy nie spłaciłbyś żadnego długu. Duchem ofiary kierujemy się, kiedy chcemy wyprosić u Pana Boga przebaczenie i pomoc dla innych grzeszników. Dzisiejsza wskazówka pomoże Ci stać się bardzo podobnym do Pana Jezusa i Niepokalanej. Czy pragniesz zobaczyć już Pana Boga? Czy chcesz być z Nim już zawsze, kochać Go i cieszyć się wszystkim, czym Cię obdaruje? Z pewnością tak. Jednak czy jesteś już na to gotowy? Czy postępujesz tak, jak nauczał Pan Jezus, zawsze i wszędzie? Czy jesteś już małą podobizną Pana Jezusa, doskonałym pomocnikiem Niepokalanej? Niestety raczej nie. Dlatego pamiętaj, że bardzo potrzebujesz pomocy Niepokalanej. Ona pomaga swoim dzieciom w różny sposób, aby czym prędzej doszły do nieba, zabierając ze sobą wiele innych dzieci, tak jak pomogła świętej Katarzynie Labore. Pewnego dnia Matka Boża przyszła do świętej Katarzyny. Święta ujrzała Niepokalaną stojącą w świetlistym blasku, a z jej rozłożonych rąk wychodziły promienie światła. Wokół Matki Bożej pojawił się napis: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Następnie Niepokalana nakazała świętej Katarzynie wykonać medalik, który miał przedstawiać Matkę Bożą dokładnie tak, jak się jej ukazała. Niepokalana obiecała, że każdy, kto będzie go nosił, będzie otoczony jej specjalną opieką i wsparciem. Medalik ten nazwano cudownym medalikiem, ponieważ osoby, które go posiadały, doświadczyły i nadal doświadczają wielu cudów i szczególnej miłości Niepokalanej. I tak święta Katarzyna dzięki posłuszeństwie, ciężkiej pracy i cierpliwemu znoszeniu wszystkich trudności przekazała innym ludziom pomoc Niepokalanej. Dzięki temu wiele z nich zostało uratowanych od piekła i poszło do nieba. Czy chciałbyś posiadać taki medalik? Otrzymasz go w dniu aktu ofiarowania się Niepokalanej. Powinieneś być bardzo wdzięczny Twojej kochanej mamusi za tak wielką jej pomoc. Rozważania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś ze swoim aniołem stróżem. Jesteś bardzo bezpieczny, bo on chroni cię przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Dla twojego dobra pragnie ci coś pokazać. Zapewnia cię, że będzie ciągle z tobą, ale to, co zobaczysz, nie będzie przyjemne. Zgadzasz się, ufając, że nic złego ci nie grozi. Chwytasz go za rękę i wyruszacie w podróż. Po chwili słyszysz głośne krzyki cierpiących ludzi. Jest ciemno i nic nie możesz zobaczyć. Anioł jest przy tobie i jesteś bezpieczny. Po chwili widzisz ogromną przestrzeń pełną ognia. Słyszysz płacz ludzi i czujesz nieprzyjemny zapach. Anioł ciągle trzyma cię za rękę. W pewnym momencie wskazuje ci, gdzie powinieneś patrzeć. Widzisz przepaść, pełną ognia, do której wpada całe mnóstwo ludzi. Rozumiesz, że są to osoby, które obrażały Pana Boga,
ten deszcz ludzkich dusz, które spadają w otchłań piekła, jest ogromny. Po chwili pojawia się przy tobie również niepokalana. Kładzie dłonie na twojej główce i nagle rozumiesz, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma w ogóle miłości, dobroci i szczęścia. Nie ma Pana Boga. Wszystkie te dusze, które widzisz, są bardzo złe i już nigdy się nie zmienią. Na zawsze pozostaną nieszczęśliwe. Nigdy już nie zobaczą Pana Boga. Widzisz, że niepokalana w oczach ma łzy. Patrząc na ludzi, którzy wpadają do piekła, mówi: aby je ratować, Bóg chce uczynić znanym na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Proszę Cię, módl się za grzeszników i czyń pokutę. Twój anioł przeniósł Cię z powrotem do domu. Niepokalana jest z Tobą jeszcze chwilę. Powtarza do Ciebie te słowa. Pamiętaj, moje dziecię, tylko moje niepokalane serce jest ratunkiem dla świata. Jednak potrzebuję pomocników. Proszę Cię, módl się za biednych grzeszników i czyń za nich pokutę. Czy chcesz pomóc niepokalanej ratować biednych grzeszników? Czy chciałbyś modlić się za nich i czynić pokutę? Co odpowiesz swojej mamusi? Ćwiczenie. Czy znasz jakichś świętych, którzy szczególnie byli związani z Matką Bożą? Czy słyszałeś historię dzieci z Fatimy, Łucji, Hiacynty i Franciszka? Czy znasz świętego Maksymiliana? Nie? To najwyższy czas poznać. Postaraj się dzisiaj popytać starszych o te osoby. Może uda Ci się zdobyć jakąś książkę o tych świętych. Powinni oni stać się Twoimi bardzo bliskimi przyjaciółmi. Bardzo kochali niepokalaną i mogą być dla Ciebie inspiracją. Mieli wiele różnych pomysłów, jak ratować biednych grzeszników dla Matki Bożej. Co więcej, jeśli się z nimi zaprzyjaźnisz, oni z pewnością będą Ci bardzo pomagać w Twojej służbie dla niepokalanej. Pan Jezus oddał całe swoje życie, by ratować biednych grzeszników. Modlił się za nich ciągle i dla nich umarł na krzyżu. Spróbuj dzisiaj uczynić coś dla biednych grzeszników. Jakąś dobrowolną ofiarę. Może to być na przykład odmówienie sobie deseru lub czegoś, co bardzo Ci smakuje, a zjedzenie czegoś, czego nie lubisz. Możesz zrezygnować z bajek lub ulubionej zabawy. Jest wiele możliwości. Jednak pamiętaj, że w duchu ofiary i pokuty najważniejsza jest miłość do Pana Boga i biednych grzeszników. Nie wolno niszczyć zdrowia albo martwić innych ludzi. Najlepiej zrobić ofiarę z własnej woli, czyli starać się zrezygnować z tego, czego chcę ja, a robić to, czego chcą inni. Czyli wykonywać wszystkie polecenia od razu, jak tylko wypowiedzą je rodzice lub opiekunowie. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.